Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Kerdys i zapraszam Was na 96. odcinek z serii Warhammer 40 000 Rogue Trader. Moi drodzy, jesteśmy po odcinku, w którym pokonaliśmy Incendia Chorda, jednego z trzech wolnych kupców w sektorze Koronu, z drugim jesteśmy my i trzecim jest Caligus Winterscale, którego już też mieliśmy okazję poznać. Caligus i Incendia, dwa kompletnie inne charaktery, ale obydwoje dosyć kiepsko skończyli. Incendia gorzej, bo zginęła. Caligus został ciężko ranny, ale jakby okoliczności były totalnie inne. Z grupą Incendii walczyliśmy, Caligusa przekonaliśmy, że to co robił było złe, że coś nim złego kierowało. Jakby pamiętacie historię, nie będę tutaj tego skracał. W każdym razie tak, doprowadziliśmy do tego, że Incendia spotkała się w walce z Vladeimem. My wsparliśmy Vladima, wsparło go także kilka innych postaci jak on ma, Hieronymusem Doloroso na czele, z Rydcą i Oktawianą. No i walka poszła w miarę sprawnie, bez większych przeszkód. To co mi się nie do końca spodobało, to nasz Ulfar, a w zasadzie obrażenia jakie on zadawał, bo co prawda w jednej turze, tam biorąc pod uwagę dwa jego ataki wręcz i jeszcze takie umiejętność kopnięcia, no to tam tych obrażeń było w sumie chyba niecałe 200, więc całkiem sensownie. Natomiast taki Vladim, tutaj jakby muszę przyznać jednemu z komentujących rację, Vladim jednym ciosem zadał 180 punktów obrażeń, co mi się nie podoba. Czemu Ulfar jako Space Marine ma mniejsze obrażenia niż Vladim? Vladim, który co prawda za młodości był, jak można było przeczytać, zabójcą, mordercą, jakimś mega groźnym gangusem, no ale kurde, osiadł jako biurokrata i już wiele lat nie miał w praktyce do czynienia z walką, tymczasem no, zadawał obrażenia większe niż Astartes, tak? Czyli stworzony do boju, w zasadzie stworzona do boju istota, nad człowiek. No ale dobra. Przynajmniej to był Vladima, nie jakiś jego tam sługus. Tak sobie można pocieszać naszego Ulfara. I co robimy dalej? Dalej musimy przede wszystkim pogadać sobie z Inkwizytorem. Po pierwsze o tym, co tutaj zaszło i po drugie o tym, co się dzieje w całym sektorze. Bo tam mieliśmy, kiedy wróciliśmy z Komorok, mieliśmy streszczenie, że w sektorze dzieje się po prostu źle, że Drukhari najeżdżają na planetę, mszcząc się za to, co my tam zrobiliśmy, a też kultyści chaosu coraz mocniej działają. No i też mamy do zrobienia misję J i od niej w sumie zaczniemy. Musimy sobie podejść tutaj, jak sądzę, i uwolnić jej towarzyszy, jej, no jakby nie patrzeć, członków gangu, do którego należała Jay, gangu przemytników. Ale dobra, zanim to zrobimy, to zaczniemy w ogóle od rozdania punktów. Zaczynamy od Kardesa i co ty tutaj, chłopie, możesz sobie wziąć? Jakiś talent. Kurde, trochę tego tutaj jest, jak zwykle. I sobie tak na szybko przelecę. Okej, to brzmi nieźle. Okej, to możemy dać Argencie, żeby podnosić cały czas jej możliwość zadawania obrażeń krytycznych. Dodatkowe punkty akcji, nie. O, to jest niezłe, bo w sumie Kardes daje dodatkowe punkty akcji swoim towarzyszom. Dzięki tej umiejętności oni by zadawali plus 15% obrażeń, więc brzmi nieźle. Kurde, trochę tutaj tego jest, żeby tak wszystkie przeczytać, to może być problematyczne. Znaczy nie problematyczne, tylko czasochłonne.
To w sumie jest dobre dla takich postaci jak Kerdes, które noszą lekki pancerz, bo zwiększamy jeszcze bardziej ich unik. Ale wiecie co? Weźmiemy sobie chyba to. Tak mi się wydaje, że to będzie najlepszy kataklizm, albo ewentualnie to, co przed chwilą czytałem, czyli to. Kurde, chyba skłaniam się jednak ku temu. Dobra, weźmy sobie to i co jeszcze? Płonąca krew. Może dla odmiany jakaś... Byłoby dobre, gdyby Kardy zwalczył też wręcz. Bo to zadaje obrażenia w momencie, kiedy już wykorzystujemy moce psioniczne przeciwnikom, którzy są dookoła nas, więc... Gdybyśmy stworzyli sobie postać takiego maga bojowego, powiedzmy, to byłoby ok, ale tak to raczej no, Kardes wręcz nie walczy nigdy. Możemy sobie wzmocnić linię frontu i w sumie chyba, jeśli mamy wziąć jakieś umiejętności stratega, to właśnie dotyczące linii frontu, bo najczęściej ją wykorzystujemy. O, to też jest dobre. Na tylnej linii pierwszy atak przez każdego sojusznika w tym obszarze kosztuje jeden punkt akcji mniej, więc brzmi dobrze. To też byłoby niezłe, wzmocnienie umiejętności snajperskich. Wiecie co, chyba pójdziemy w to. Niech będzie. Dobra, Ulfar. U ciebie weźmiemy sobie ten kataklizm. Tak jest. I co dalej? Mniejsza ilość obrażeń od ognia, toksyn i krwawienia, efektów krwawienia. Ale czy Ulfar tak często płonie, albo jest zatruty, albo krwawi, no to nie wiem. Bardziej chyba w umiejętności arcyzbrojnego sobie tutaj pójdziemy. To byłoby dobre, gdyby Ulfar już miał broń. Chociaż... czasami wykonujemy atak obszarowy bronią dystansową. Dobra, weźmy sobie to. Okej, okay, Jay. Teraz Jay. I tak, ty dziewczyno jesteś snajperką. I zrobimy, co byśmy tu mogli zrobić. Wzięliśmy sobie już mistrzowską precyzję wcześniej. Okej, ataki penetrujące, gdybyśmy atakowali dwóch wrogów stojących w jednej linii, a czy wroga stojącego za tym naszym atakowanym w jednej linii, to by też mógł oberwać. O, ale ty też chyba nosisz lekki pancerz, to w sumie możemy ci to wziąć. I co dalej? Umiejętności taktyka nie są jakieś przeze mnie mocno wykorzystywane. Mm.
Możemy w sumie sobie wziąć to. Mistrza taktyka chodzi o uzyskiwanie punktów taktycznej przewagi, które potem można wykorzystywać. Więc tak, więc możemy sobie to wziąć. Jeżeli chodzi o Heinrichsa teraz. Kurde, gdybyśmy u ciebie mogli wzmacniać determinację, to byłoby dobre. Możemy też sobie zwiększyć poziom punktów życia, ale tylko ja nie wiem, jaką dużą ty masz wytrzymałość, bo to na tym się opiera ten talent. Kurde, to mogłem dać też. Jay, a nie dałem. To byłoby dobre. Ale chyba dla Ulfara nawet bardziej. Full attention i to jest dobre połączenie. I to byłoby dobre też dla Abelarda w sumie przede wszystkim. Dobra, w sumie to sobie weźmy. Zwiększenie obrażeń wręcz i co tutaj można byłoby wziąć? To jest dobre. Możemy sobie zwiększyć szanse na obrażenia krytyczne u Heinrichsa. To tak sobie zróbmy. Dobra, Argenta. I tak, co u ciebie? U ciebie miałem coś wybranego, co miało... Aha, dobra, to już wzięliśmy właśnie. To miałem wybrane, żeby zwiększać te twoje szanse na trafienie wręcz. Ale już to wzięliśmy wcześniej. No nie wiem, co u ciebie akurat wybrać. Dobra, może weźmy sobie po prostu to. I co dalej ciekawego? Okej, okay, weźmy to. To już wykorzystujemy to, że trafiamy krytycznie. Mam nadzieję, że tych krytyków wykonywanych przez Argenta będzie coraz to więcej. Ale dobra, teraz czas Abelarda. I u Abelarda sobie weźmiemy. Mieliśmy tą taką podwójną jakby umiejętność, o której mówiłem wcześniej. To było jedno to i to. Dobra, to śmiertelne zagrożenie. Natomiast jeżeli chodzi o talenty... Co by tu ci jeszcze dać? Może to. Dobra, weźmy sobie to.
że pierwszy atak w ogóle Abelarda nie ma szansy zranić, pierwszy atak w bitwie. Okej, okay, jeśli kojarzę dobrze, to dostaliśmy jeszcze jakieś dodatkowe wyposażenie. To jest dla kogoś, kto umie wykorzystywać bronię Drukhari. Tylko, że to nie jest snajperka. Dobra, chyba Jay nic nowego nie dostanie. Nikt inny z broni Drukhari korzystać nie może, nie potrafi. Pancerze dostaliśmy jakieś, bo nie pamiętam. Chyba coś było. Nie wiem, czy to nie był ten na przykład pancerz. I komu byśmy mogli go dać? Ty nosisz ciężki pancerz. Kaerdes albo Jay. Że tutaj mamy. Ten pancerz daje nam 25%. Nie wiem, czy nie. Aha, i zwiększa szansę na unik. Ale myślę, że ten sobie założymy ostatecznie. Ten tutaj był niezły do tej pory, ale zmniejszyliśmy sobie co prawda szansę na uniknięcie ataku, ale zwiększyliśmy pancerz. I ta różnica tutaj jest większa niż... jest, jakby te proporcje są lepsze niż to, co dawał ten pancerz. I jeszcze chyba było to... Abelard, to może dla ciebie? Nie, ty masz równie dobry pancerz. Heinrix, tak, ty sobie to założysz w takim razie. I chyba nawet na Heinrixie po prostu wygląda to lepiej. Argenta, ty mogłaś nosić ciężkie pancerze? Mogłaś. Dobra, weź sobie załóż to. I okej, dobra. Jeżeli chodzi o to, w sumie do tej pory nie założyliśmy sobie tego pierścienia Inkwizycji. A może Heinrix go sobie założy? Albo nie Heinrix, może Abelard w takim razie. Tak, bo ty i tak nie korzystasz z tego pierścienia, który tam strzelał igłami. Dobra, na razie już nic tu nie zmieniamy. Lecimy wykonywać misję dla Jay. Misję, która jest dosyć nietypowa, bo będziemy musieli się skradać. Jakiś konkretny pancerz. I apteczki, i miecze łańcuchowe. To wiecie co? Miecz sobie weźmiemy jeden. Pancerz też... Nie, pancerze weźmy sobie w sumie wszystkie trzy. Weźmy wszystkie też miecze, bo w sumie wyglądają na sensowne, a nie pamiętam teraz, jakie statystyki mają te miecze naszych obecnych, czy naszych wojowników. Także całkiem niezłe tutaj wyposażenie sobie zebraliśmy od tych poległych, którzy nawet nie brali udziału we właściwej walce. Ale dobra, lećmy na misję skradankową. Bo tutaj, o ile dobrze pamiętam, chodzi o to, żeby zanim spotkamy się z Falco i jego ludźmi, czyli tymi, którzy porwali towarzyszy Jay, to musimy chyba ich najpierw uśpić, żeby czy w jakiś sposób tam zatruć, żeby nie zdążyli zabić zakładników, jak my się tam wedrzemy. Dobra. Witam w królestwie złodziei, zabójców i przemytników Shireen. Wszystkie najlepsze towary na Footfall, każdy jeden z nich przeszedł przez te tunele. Jay tutaj rozkłada swoje ręce w teatralnym geście uwielbienia.
Jak mówiłem wcześniej, szakale Falco patrolują każdy zakątek tego przeklętego przez Azji miejsca. Widzisz te ścierwa tam? Musimy ich unikać i nie przyciągać żadnej uwagi, albo możemy po prostu sobie nasrać na cały nasz plan. Ale będziemy podążali zgodnie z planem. Jeżeli mi pozwolisz, Sherin, odświeżę twoją pamięć. Unikanie patrolującego ścierwa. Szukamy odpowiedniego kanału i podążamy nim na wschód, a niemalże do samego końca. Łączymy jakiś cylinder gazowy ze specjalnym wsadem. Co ironiczne, wcześniej był on wykorzystywany do oczyszczania powietrza. Później musimy przekręcić zawory w kilku miejscach, żeby gaz dotarł do odpowiedniej komnaty. Mam nadzieję, że wiem dokładnie, gdzie ten aszmak się ukrył. Argenta patrzy na mroczne tunele. Aby skradać się w cieniach, unikać bitwy, to są rzeczy, które są niegodne jego wojowników, jego, czyli imperatora. Ale dla uratowania niewinnych zgaszą płomień w mojej duszy, który wzywa mnie do zaszarżowania otwarcie na szeregi wroga. Byłbym ostrożny z używaniem słowa niewinni, biorąc pod uwagę towarzystwo, o którym mówimy. No tak, no bo towarzysze Jay raczej niewinni nie są, to są przemytnicy i całkiem możliwe, że też jacyś mordercy. Dobra, gdzie my musimy iść? Na wschód, tam, czyli chyba musimy dojść do tego tunelu i gdzieś tam iść do samego końca. Unikać przy tym patroli. Dobra, tutaj mamy patrol. Takiej misji do tej pory w tej grze nie mieliśmy, więc nie mam pojęcia, czy będę coś robił dobrze, czy nie. I czy nam się uda uniknąć faktycznie tych patroli. Nie mamy tutaj jakiegoś, nie wiem, o Jezus, tam idzie jakiś gościu. No i dupa. Ledwo misja się zaczęła. I już ją skiepściliśmy. Pytanie, czy to oznacza koniec gry, czy nie? I co? Nic nie widzimy. Kamera się przesunęła. Zostaliśmy zaskoczeni. Walka się rozgrywa. Zawaliliśmy misję. Co pewnie oznacza, że towarzysze Jay zginą. Kurde, nie chciałem takiego obrotu spraw. Czy możemy jakoś wczytać, żebyśmy to mogli naprawić? Wiecie co, możemy. To moi drodzy, zróbmy tak, bo kurde, trochę tu skiepściłem i to tak trochę to jest jakby mało powiedziane. Zróbmy tak, że spróbuję jeszcze raz, ale tym razem, jeżeli zostanę przyłapany, to już trudno, będę kontynuował, bo jak widzieliście, nie mamy końca gry, tylko misja nam się nie powiodła. Towarzyszy Jay prawdopodobnie zginął, ale może się uda. Dobra, akceptujmy. Tam widzieliście, trochę tych zapisów już mam. Jest 95 stream już zapisany. Teraz lecimy z 96, więc już trochę w tej grze spędziliśmy czasu. Ale wszystko wygląda to, jakbyśmy się już mieli zbliżać powoli fabularnie do końca, bo coraz poważniejsze rzeczy się dzieją. Ale zobaczymy. Dobra, tutaj dialog sobie na szybko przelecimy, no bo już to przecież wszystko słyszeliśmy. Dobra, no to tak. Idziemy powolutku tym razem. Tak jak mówię, szkoda, że tu nie ma jakiegoś takiego trybu skradania, jak to mieliśmy jak to jest w Baldur's Gate. Bo tam przynajmniej, o, jest patrolujący i on se poszedł. To chodźmy. Bo w Baldur's Gate dokładnie widzieliśmy, jakie przeciwnik ma pole widzenia.
I w ten sposób mogliśmy unikać. Dobra, nie wiem, gdzie mamy teraz iść. Przeskoczmy sobie tutaj. Okej, przeskoczyliśmy nad przeszkodą. Nie wiem, idę na ślepo teraz. Ale okej, mamy ten... ten cylinder cały. Dobra. Teraz musimy iść do tych zaworów tam różnych. Mamy je gdzieś pozaznaczane? O, tu jest nawet jeden zawór gdzieś. Gdzie? A, tu. Dobrze, że nie. Dobrze, że nie poszliśmy dalej, bo go nie zauważyłem. Dobra, jeden zawór ogarnięty. Ile ich tu jest? O Jezu, jeszcze cztery. I my mamy unikać tych patroli cały czas. Nie będzie łatwe, kurde, bo tak jak mówię, nie widzimy tutaj pola widzenia tych patrolujących, więc de facto nie zobaczę na odpowiednio szybko, że ktoś się akurat kręci po danej okolicy. O, pułapka. To spierdzielimy sprawę koncertowo, więc musimy się poruszać wolnymi skokami, ale w miarę szybko. Znaczy małymi skokami, ale w miarę szybko. Dobra, pułapki się pozbyliśmy. Tu jest kolejna, a tu mamy... O, tu jest zawór jakiś, okej. Dobra. Dobra. Zostały jeszcze trzy. Tylko nie nadziać się na te patrole. Już nie będę autosave'ował tutaj, ale przez chwilę miałem taką ochotę, skoro już zrobiliśmy nie najgorsze postępy w unikaniu tych patroli i docieraniu w te odpowiednie punkty. Okej, tu jest kolejny zawór. Kurde, są blisko w miarę siebie, to może się uda. Nie trzeba tutaj ganiać nie wiadomo gdzie. Okej, kolejny jest. Teraz wchodzimy tutaj w jakąś w miarę otwartą przestrzeń. Chodźmy. Dobra. Jeszcze dwa nam zostały. Tread carefully, rogue trader. Czy my tu mamy jakiegoś patrolującego gdzieś? Bo nie widzę. Dobra, lecimy na szybko. No i właśnie o tym mówiłem. Nie dało się go zobaczyć. Nie widziałem, nie miałem pojęcia, jak tutaj to zrobić. Może właściwie. No i patrzcie, to jest też bez sensu, cała logika tej misji. Cała logika tej misji, która polegała na tym, że spokojnie byśmy przechwycili, czyli logika, mechanika tej gry w ogóle zawiodła, bo patrzcie, zauważył nas z tej strony, pobiegł tam zaraportować, że nas widział, więc no tak naprawdę spokojnie mijał nas dosłownie, spokojnie byśmy go przecież mogli zatrzymać, zabić, zareagować w jakikolwiek sposób, podczas gdy nie zrobiliśmy nic. Dobra, lećmy. Tak jak mówiłem, nie będę już wczytywał, bo to byłoby niefajne wobec nas. No, nie powiodła się misja, będzie miało tu swoje konsekwencje. Może Jay już nie będzie chciała być członkinią naszej drużyny, ale kurde, mieliśmy się śpieszyć do tej jej towarzysza, ja się tu gubię w tych tunelach. O. Dobra, patrzcie, co los nam tutaj zesłał w tą późną godzinę na Footfall. Jakby odpychająca twarz wyłania się z zapary. Jakby uszkodzona tutaj przez, czy oszpecona przez jakąś starą bliznę.
z lewym okiem, jakby zepsutym przez jakiś permanentny, nie wiem, skurcz. Nie wiem, czy squint to jest skurcz, ale może tak. Jego oleiste włosy jakby gładko przylegają do głowy, a jego napęczniałe żyły, nie wiem, czy nabrzmiałe żyły, o może, na czole wyglądały, jakby pulsowały, nie, niczym jakieś czerwie, jakieś robale. Tak jakby podłość ukazuje swoją, podłość w końcu ukazuje swoją twarz. Nadszedł odpowiedni czas, żebyśmy się pozbyli z footfall kolejnego śmiecia, mówi Argenta. Jech Geb Ubahir, nie wiem co to znaczy. Jesteśmy tutaj. A, on chyba krzyczy: Jay, wynoś się stąd. On cię nie wypuści. Dobra, czyli Tora się chyba wykrzykuje poprzez knebel. Jay, please, podejrzewam. Czyli Jay, proszę. Czyli zakładnicy jeszcze żyją. Może jeszcze uda się jakoś ich uratować. Los jest dla prawników i dla pijaków, Falco. Jay pluje tutaj w kierunku osoby z tą pokręconą, jakby wykrzywioną twarzą, starając się zachować swoją pewność siebie. Nie może jednak odwrócić swojego wzroku od swoich pobitych towarzyszy. Ale przybyliśmy tutaj z własnymi celami i ty wiesz czemu. Zdejmij dłoń z karabinu i wypuść moich ludzi. Twarz przewodnika wygląda, jakby się miała rozpołowić, kiedy otwiera swoje usta w skrzywionym parsknięciu. Wiedziałem nawet z twoją załogą, z życiem twojej załogi na linii, że wykręcisz coś takiego, Heydari. Pojawiasz się tutaj z nim? Falco pokazuje na Cardesa. Dobrze oboje wiemy, w jaki sposób się to skończy. No i dupa, jednak nie udało nam się uratować zakładników. Nawet gra nam nie pozwala w żaden sposób zareagować. Nie, krzyczy Jay. No i co? Zepsuliśmy. Ale no ciężko tutaj się skradać w tych tunelach. No kurde, nie widziałem tego patrolującego. Nie widziałem jego pola widzenia. Nie, jakby ruszaliśmy się tak, jak mogliśmy. Nie spuszczałem naszej ekipy soka, ale no, wyłonił się z rogu nagle i nie mogliśmy nic z tym zrobić. Trochę mechanika tej misji jest moim zdaniem zepsuta. Trzeba mieć po prostu szczęście albo zapamiętać, jak za metodą prób i błędów, jak te patrole krążą, w jakich miejscach się pojawiają. No bo inaczej no, nie ma mechaniki, która pozwoliłaby mi się przygotować na to po prostu. Chyba żebym co chwilę stawał gdzieś w jakimś miejscu i patrzył, czy gdzieś się skądś ktoś wyłania, ale to by zajęło w cholerę czasu. Dobra, Jay, przykro mi. Przemytniczka wygląda głucha na... Wygląda to, że przemytniczka jest głucha na nasze słowa pocieszenia. Jej oczy są puste, ale jakby jednocześnie wypełnione gniewem. Możemy też jeszcze inaczej zrobić. Wykonałeś swoją całą brudną pracę dla mnie, Falco. Pozostało nam tylko jeszcze jedno do zrobienia. Zabij Jay i rozejdziemy się jak przyjaciele. No nie, takiego noża w plecy na pewno jej nie wbijemy. Lubimy się z Jay, pomimo tego, że zleciła nam wcześniej głupią misję w urzędzie, a teraz jeszcze kolejna głupia misja z patrolami. Nie podobają mi się te misje od Jay. No nic, przygotuj się, Falco. Zostaniesz ukarany najsurowiej, jak można w ramach imperialnego prawa. O, myślisz, że weźmiesz mnie żywcem, wasza lordowska mość? Tylko spróbuj. Dobra, no na pewno spróbujemy. Co? Nie, on tutaj zginie niczym brudny śmieć, którym jest. To właśnie na to zasługuje. Jay wyciąga swoją broń i wycelowuje ją we Falco. Okej.
że zostaliśmy. Wpadliśmy w pułapkę. Krótko rzecz ujmując. Mamy 18 wrogów. Zobaczymy, jak nasza ekipa sobie z tym poradzi. Z tyłu się czają jakieś takie, można powiedzieć, trochę randomy. Z przodu mamy tego całego Falco. Ale mierzyliśmy się już z groźniejszymi przeciwnikami. Zobaczymy, jak nam ta walka pójdzie, bo początek misji był daremny strasznie, ale może końcówka misji będzie bardziej sensowna. Dobra, Ulfar, ty zostań z tyłu. Zajmiesz się tymi tutaj przeciwnikami. Abelard poszedł do przodu, Heinrix też pójdzie do przodu. Może tu. Trzeba się zająć też tymi, co nam tutaj na wejściu stoją. Argenta, ty chodź może tu. Kaerdes i Jay. Jay, gdzie by cię dać? O, mamy dosyć szerokie pole manewru, w sumie możemy nawet głęboko pójść. Tu. Kurde, że te ściany tutaj nie dają ochrony. Gdzie by ci dać? Nie mam pojęcia nawet w sumie, która pozycja startowa byłaby dla ciebie najlepsza. Ale dobra, niech będzie, że tutaj na flance. No i jeszcze został nam Kaerdes. On też może być gdzieś tutaj na flance. No i dobra, zaczynajmy. Zaczyna Kaerdes i sobie zaczniemy w ten sposób, że podejdziemy sobie tu. I tak, po pierwsze damy punkty Abelardowi. Punkty akcji. Abelard, ty... Chodź na tu. Sprowokuj tych wrogów tutaj w okolicy. Dziwnie się, pod dziwnymi kątami się ta umiejętność układa. Nie mogę tego i tego jednocześnie wyzwać. Więc dobra, niech będzie, że tak. Dobra, sprowokowani. No i teraz sobie możesz już zacząć od dziebnięcia Falco. No nie był to jakiś wybitny atak. Nie, został nam Kaerdes. I tak, przez chwilę, przez to, że się poruszyłem tutaj w to miejsce, to planowałem użyć tego ataku, który nam pozwoli zaatakować i Falco, i jednego z jego przydupasów. Ale z drugiej strony nie będę mógł podpalać tak ładnie tych przeciwników. Chyba, że ta umiejętność też pomagała podpalać, już nie pamiętam. Teraz walnijmy tym. Dobra, ten płonie, Falco też płonie, no i super. Zróbmy teraz tak. Jeszcze to. Dobra, jeden z wrogów padł. Falco też już stracił mniej więcej 1/3 życia. Możemy jeszcze kogoś oślepić. I tym oślepionym niech będzie jakiś strzelec. I o dobra, oddajmy turę Argenta teraz. Argenta, która też jest dobra w ataki obszarowe i dlatego celu zmienimy sobie broń. Miotaczem ognia będziesz raczyła przeciwników. Chodź tu. I tak, oznacz ich sobie jako swoje cele. No i wal miotaczem ognia. Ale patrzcie, ten atak w porównaniu z atakiem Kaerdesa, też ognistym, jest no totalnie beznadziejny. A szkoda gadać. No nic. Jeszcze możemy w sumie zrobić jedną rzecz. Chodź tu. I sobie zaatakuj jeszcze wroga. Tak. Bronią do walki wręcz, ale jak widzieliście, jego atak też jest... jej atak bronią wręcz też jest beznadziejny. No nic. Let's get to it.
dobra, Argenta. Chodź tu. Znaczy Argenta, Jay. I tak, oddamy zaraz turę Cardesowi, żeby on rozpoczął swoją rzeź na polu walki. Ale najpierw Jay sobie walnie w Falco. Możemy sobie też użyć tego na Abelardzie. Tak jest. O, Falco sensownie od Abelarda oberwał, ale zobaczcie, wróciło mu życie. Niemiło, nieładnie, nie podoba mi się to. No ale nic. Cardes. Zróbmy teraz tak, podpal wroga. Tego tu. Dobra, i cyk. Oberwało się trochę Henriksowi, a Abelardowi, ale... Ale nie najgorzej. Dobra, oddaj swoją turę i teraz Jay. Zaatakujesz sobie wroga. Właśnie, Falco. I całkiem sensowne obrażenia mu zadałaś. I teraz tak, Cardes, dostajesz całą nową turę. Trzeba podpalić trochę wrogów. Tak, żeby jak najwięcej ich płonęło w okolicy Falco, to chodź tu. Tak, podpal. Możemy go zabić od razu. Tego nie zabijemy. Dobra. Podpal tym razem tego tu. On może zginąć przez przypadek. Nie zginął, dobra. Teraz użyjmy sobie tej umiejętności. Użyjmy jej po raz pierwszy. No i padł. I co, walka się skończyła? Jak wystarczyło zabić Falco i tyle? Tak, pochylając się nad stertą zwłok, Jay łączy razem dłonie w geście modlitwy. Mocno ściska jakby Aquilę, czyli orła imperialnego, aż jej palce stają się całe białe. Jakby krótki, nie do odczytania szept dobiega zza kurtyny jej czarnych włosów. Argenta wykonuje również znak Aquili i szepcze cichą modlitwę bez odwracania wzroku od zmarłych. Dobra, Jay, czy ty się modlisz? Nie, Sherin, przeklinam. Przeklinam tego, który ich zabił. Tego, który zawiódł w powstrzymaniu go. Tych, którym nie zależało. I słowa są zakłócone przez pociągnięcie nosem. I Jay tutaj jakby z poczuciem winy zwiesza swoją głowę. Przepraszam, Sherin. Nigdy... co to jest? Żal? Zapomniałam już. Nie ma już tutaj dla nas nic więcej do roboty. Sugeruję, żebyśmy się wydostali z tego Królestwa Smrodu. Pokrytych gównem, można by powiedzieć, podłóg, i wracajmy do perfumowanych komnat twojego okrętu, Sherin. I tak, czuję się dobrze, jeżeli byś się zastanawiał, a jeżeli nawet się nie zastanawiasz, to wciąż mam sporo do przemyślenia. Porozmawiamy o tym, co się wydarzyło później. Jay rzuca jeszcze ostatni raz wzrokiem w ciała i dodaje cicho. Ale żeby było jasne, zginęli, ponieważ twoja duma i twój opór wobec działania ostrożnie. Zginęli ze względu na twoją dumę i opór do działania ostrożnie. Domyślam się, że wolny kupiec może nie troszczyć się o życia jakiegoś podłego gangu przemytników,
Ale ci przemytnicy to była moja rodzina, a ich dusze mi nie wybaczą, jeżeli będę wciąż spała z kimś, kto skazał ich na śmierć. Nie mogłabym sobie tego wybaczyć. Spała? Jakie spała, Jay? Przecież totalnie nie wchodziłem z tą postacią w romans w tej grze. Była taka możliwość, ale nie, nie zrobiliśmy tego, więc tutaj mamy jakiś błąd w rozpisanym dialogu, no ale Jay, jak widzicie, ma nam bardzo za złe to, co się wydarzyło, że nas złapał ten patrol. Trochę, kurde, niesprawiedliwie się czuję teraz przez nią potraktowane, no bo owszem, byliśmy w... jakby fabularnie byliśmy tutaj nieostrożni, bo daliśmy się złapać, ale no... przecież nie zrobiliśmy tego celowo, nie? Byliśmy w trakcie wypełniania jej poleceń, tylko nas po prostu złapał ten patrol. No nic. Dobra. Nie, bez sensu. Dobra, użyjmy sobie tego. Okej. I możemy dać od razu komuś kolejnemu całą turę. Damy ją Henriksowi. Henriksowi, który mógłby przestać płonąć, kurde. Dobra, zróbmy tak. Czy jak wezmę to, czy Henriks przestanie płonąć, to nie wiem. Nie. Ale chyba Abelard miał taką umiejętność. Już, kurde, teraz nie pamiętam. W każdym razie tak. Zróbmy to. Teraz może sam siebie uzdrów. Dobra, i jeszcze nie jesteś do końca zdrowy, więc zamiast atakować wręcz, jak to zwykle robimy, to wykorzystasz sobie tą umiejętność. Dobra, trochę się uzdrowiliśmy. Ale widzę, że w sumie możemy atakować wciąż. Aha, bo to jest cała dodatkowa akcja, więc możemy sobie atakować tyle razy, ile zechcemy, ile nam w sumie starczy punktów akcji. Henriks niczym jakiś egzekutor tutaj podchodzi i zabija kolejnych wrogów. Zostało 8 i chyba wszyscy z tej sali... Nie, tu został jeden. Złoczyńca, złodupiec. To wiesz co, to użyj sobie tej umiejętności. Dawno jej nie używaliśmy. Ale patrzcie. Zwiększyła degradację osnowy o 3 punkty, a zadaje mega słabe obrażenia, więc sobie to podarujmy już na przyszłość. Dodamy siły Ulfarowi. No i tyle. Kardes, ty też już kończysz. Jay, a bo w sumie od ciebie się zaczęło całe to rozdawanie tur. Dobra, Abelardo, czas na ciebie. W sumie masz mega daleki zasięg ruchu. Tutaj mamy co prawda jakiegoś przeciwnika jeszcze, ale jego już Argenta niech wykończy z tymi swoimi słabymi obrażeniami. Ty, Abelard, chodź tu. Może w sumie tak. No i tak, najpierw sobie sprowokujmy wrogów. Teraz sobie możesz zaszarżować na tego. Dobra. Tak go zaatakowałeś, że aż... Nie masz już jak go zaatakować? Chociaż nie, dobra, masz swoim dalekosiężnym mieczem. Dobra. Abelard ładnie walczy, podoba mi się. I teraz nagle może się ruszyć, tak? Ach. Ale dobra. Chodź tu. I tyle. Czas na Ulfara. Weź ją sobie, kopnij. Tak. Ona w przeciwieństwie do incendii przynajmniej nie jest odpychana przez kopnięcie jak należy. Zróbmy teraz tak. Dobra, jakieś tam obrażenia zadaliśmy.
Dobra, padł. Możemy jeszcze raz atakować. Dobra, starczy tych ataków. Czas na Heinrichsa. Heinrix, dobra, to weź ty tego gościa tam wykończ. Sobie zaszarżuj. A co, nie możemy na niego zaszarżować? Nie możemy, bo on na czymś tam stoi. No to nic, to atakuj po prostu w ten sposób. Dobra, oczyściliśmy jego duszę. Tak się nazywa ten atak. I już w sumie nic więcej nie rób. Gościu spalił swoją sojuszniczkę. Halufar uniknął całkowicie obrażeń. Dobra, Kardes, chodź tu. Pytanie, czy ty kogokolwiek sięgniesz swoimi atakami? Nie. Nie, nie sięgniesz nikogo. No to możesz jedynie zrobić tak. I Ulfar sobie zaszarżuje na tego ziomka. Czemu nie możemy zaszarżować? Wkurza mnie to. No to pociągnijmy serię po prostu. Okej. Dalej, nie, dalej się nie da. No nic. Argenta, ty tym bardziej nic nie zrobisz. Kle, masz też słabe pole do... małą ilość punktów ruchu. Jay, ty też nic nie zdziałasz. Ale ciekawe, czy to jest ostatnia walka, w której Jay bierze udział. Trochę to tak wygląda. Bo chyba się na nas śmiertelnie obraziła. Ale może zda sobie sprawę, że obrażanie się na wolnego kupca to nie będzie dla jej interesu najlepsze posunięcie. Okej. Dobra, Ufaro już ubił, kogo miał ubić. Ale może jeszcze jeden atak wykonać, to walw tego, ile go sięgniesz. A, trafił. I tyle. Dobra, pytanie, czy teraz sięgniesz swoją umiejętnością, albo... Nie, nie sięgniesz, on jest tam za rogiem schowany, więc nic nie zrobisz. Ale gościu właśnie zginął. No, dobra, mamy koniec walki. Pozbierajmy sobie fanty, również z załogi Jay. Może będą mieli coś ciekawego. Co my tu mamy? Ognioodporny, to jest dobre. Ale dobra, chciałem powiedzieć, ale to jest dobre, ale to wywalmy, bo i tak tego nie użyję, ale kto wie, może użyję. Dobra, to sobie zostawmy. To możemy wywalić. Miotacz ognia, to może być dobre dla Argenty. To też sobie zostawmy. To możemy wywalić. I cyk. Dobra. Od Falko widzę, zebraliśmy już rzeczy. To wywalamy. Już jeden taki miotacz ognia wzięliśmy, nie jest potrzebny. Nie potrzebujemy ich więcej. Kolejna tam strzykawka nazwana na ognioodporny. I starczy już tych strzykawek. Dobra, no i jeszcze załoga Jay. Pytanie, czy ona się na nas zaraz nie obrazi, że zbieramy rzeczy. Ale słabizna. Zebraliśmy rzeczy z jej... ograbiliśmy w sumie ciała jej ekipy.
Tu jeszcze mieliśmy jakiś zebrany ekwipunek, gdzie? Gdzieś tam. Tutaj. Ale już mi się nie chce tu wracać, raczej nic ciekawego tam się nie spodziewam. No i kończmy tą misję. Zakończoną niepowodzeniem, jakby nie patrzeć. Wygraliśmy walkę, co prawda, no ale kosztem życia... kosztem życia jej, czyli Jay, towarzyszy. No, kurde, trochę mi smutno, ale też jestem trochę zły na to, jak mechanika tej misji została zbudowana. Bo naprawdę ciężko byłoby zrobić... ciężko byłoby przejść tą misję bez złapania przez właśnie przez jeden z patroli. Dobra. Wracamy na Footfall i tym razem chyba już pójdziemy do Inkwizytora, o ile się będzie dało do niego dostać, bo mieliśmy czekać w sumie na jego wezwanie. No ale kurde, jeżeli śmierć jednego wolnego kupca z rąk drugiego nie będzie powodem, dla którego zdecyduje się oderwać od swoich obowiązków, no to będzie naprawdę dziwny Inkwizytor, bo Incendia była jedną z najbardziej chyba wpływowych sojuszników w tym sektorze. No. Okej, okay, ktoś do nas podbiega. O co chodzi? Jakiś froszer. Starszy człowiek naprzeciwko nas porusza się bezgłośnie. Niczym bardzo doświadczony sługa. Kłania się nam i mówi tak: Lord Inkwizytor wydał mi polecenie, żebym poinformował cię, że będzie mu bardzo przyjemnie zobaczyć waszą lordowską mość w swoim pałacu. Są sprawy, które wymagają natychmiastowej uwagi i chciałby on je z wami omówić. Ma nadzieję, że znajdziecie czas, aby spotkać się z nim w najbliższej przyszłości. Dobra, odwiedzę Lorda Inkwizytora tak szybko, jak będę mógł. Przekażę dobrą wiadomość Lordowi Inkwizytorowi. Ponownie tutaj Froszer nam się kłania. I odbiega. Dobra, zobaczmy jak... Ha? Czy ja dobrze widzę? Patrzcie, co jest na podłodze. Herb rodów Phalanthius. Mamy tutaj napisane Phalanthius dokładnie. Nie. I chyba zostaliśmy uczczeni w jakiś sposób za to, że odparliśmy incendię. Tu mamy jakiegoś sikaryjskiego... wojownika. Fajnie to wygląda. Wygląda jak groźna maszyna do zabijania. A to chyba mamy członka eksploratorów. Tak, możemy sobie od razu tutaj dobić targu. O. Tak, no chcemy potargować. Dobra, już się udało, bo myślałem, że się ostatecznie nie uda. Sprzedajmy to, co mamy do sprzedania. 5200 reputacji możemy uzyskać, ale chyba źle zrobiłem, bo uzyskaliśmy już, mamy maksymalną reputację tak w ogóle, więc już nie opłaca się nic sprzedawać eksploratorom i trochę mi palec tu za szybko zadziałał chyba, ale tak patrzę, że za bardzo to my nie pohandlujemy, bo mamy po prostu bardzo małą ilość profit faktora, jak na poziom reputacji, który sobie tutaj stworzyliśmy, bo patrzcie, ile tutaj można w ogóle mieć. 164 punkty profit faktora, mam podłe 69. Trochę tych rzeczy byłoby do pozyskania, ale no muszę ten profit faktor sobie odpowiednio uzbierać. Nie wiem, czy w ogóle się to uda, bo dużo profit faktora. Znowu Herb von Phalanthius tutaj na tej kolumnie był kolejny. No, ładnie jesteśmy uhonorowani. Tak,
Patrzcie, tu wcześniej mieliśmy scenę sądu, gdzie Argentelko, trochę by się z nią widzieć, się skojarzyło, gdzie Incendia w tym miejscu miała swój tron i wydawała osądy skazujące ludzi. Tutaj mieliśmy pełno powieszonych jakichś zwłok, a zobaczcie, co tutaj jest w ogóle na tych konstrukcjach. Obraz naszego Kaerdesa. Dobra. Stworzyli fontannę w miejscu, gdzie wcześniej było nie sala w sumie, tylko gdzie był ustanowiony tron Incendii. Dobra. Even smuggling. In truth, Master Viserion, I find it hard to believe that anyone would put out for such a boar as yourself. But you somehow managed to sire a whole gaggle of offspring. Mieliśmy tutaj przekomarzankę właśnie Ablarda z Jay. No, podejrzewam, że w Jay w obecnym nastroju raczej by się nie chciała przekomarzać z kimkolwiek. No ale nic. Moi drodzy, zanim wejdziemy sobie do Pałacu Inkwizytora, w sumie do dawnej siedziby Vladima, no to sobie zrobimy przerwę w odcinkach, bo już mamy ponad godzinę nagraną, także skupiliśmy się w tej misji, w tym odcinku na misji Jay, nieudanej misji. Teraz ruszamy już z główną fabułą do przodu. Lord Inkwizytor Kalkazar wezwał nas na w bardzo uprzejmy sposób wezwał nas na rozmowę, ale podejrzewam, że pomimo tej uprzejmości, to gdybyśmy odmówili, to już mogłoby być niefajnie. No ale idziemy pogadać, zobaczymy, co też Inkwizytor będzie miał nam do powiedzenia. Ruszymy fabułę główną do przodu. Dobra, moi drodzy, dzisiaj tyle. Widzimy się w kolejnym odcinku. Zapraszam Was standardowo do komentowania, lajkowania, subskrybowania. Trzymajcie się. Cześć.